Miasto Świebodzice i agencja koncertowa Applause Planet zapraszają na koncert legendy polskiego rocka. Zespół Budka Suflera w specjalnym koncercie Cień Wielkiej Góry, na który składają się utwory z pierwszych płyt zespołu. 20 października w hali sportowo-widowiskowej w Świebodzicach. Góry wysokie, wiem co z wami walczyć każe. Ryzyko śmierć, te są zawsze tutaj w parze. Budka Suflera, Cień Wielkiej Góry, 20 października, hala sportowo-widowiskowa Świebodzice. Patronat medialny koncertu, Telewizja Twoja. Monika Sułkowska, witam Państwa i zapraszam na informacje. Remont nawierzchni oraz instalacja sygnalizacji świetlnej odbywa się właśnie na skrzyżowaniu ulic Noworudzkiej, Świdnickiej, Strzegomskiej oraz 11 listopada. Miejsce to uznawane jest przez kierowców za jeden z czarnych punktów drogowych w Wałbrzychu. Po debatach i analizie uznano, że na skrzyżowaniu zostanie zamontowana sygnalizacja świetlna. Część zmotoryzowanych uważa jednak, że lepszym rozwiązaniem byłoby szerokie rondo. Przez skrzyżowanie przebiegają drogi wojewódzkie o dużym natężeniu ruchu, łączące Wałbrzych m.in. ze Świdnicą, Nową Rudą oraz Kłodzkiem. W miejscu tym często dochodziło do wypadków i kolizji, dlatego część kierowców proponowała zbudowanie ronda. Po analizie stwierdzono jednak, że będzie to zbyt droga i trudna technicznie inwestycja. Rondo w tym miejscu, po to, żeby spełniało w tak ruchliwym miejscu swoją rolę, musiałoby być powierzchniowo bardzo duże. Oznaczałoby to tak naprawdę przesunięcia istniejącej infrastruktury włącznie ze stacją paliw. Obok jest park, który częściowo należałoby również niestety objąć tym projektem, więc trudności techniczne i również koszt przebudowy tak naprawdę ogromnego terenu z wielkimi pracami niwelacyjnymi spowodował, że służby inżynierskie marszałka podjęły decyzję o wykonaniu tam złożonego układu sygnalizacji skrzyżowania, a nie ronda. Realizacją inwestycji zajmuje się Dolnośląska Służba Dróg i Kolei. W pierwszej fazie wyremontowana została infrastruktura kanalizacyjna należąca do wałbrzyskich wodociągów. Wymieniana jest teraz nawierzchnia jezdni. Na skrzyżowaniu wyłączone zostały niektóre pasy ruchu, dlatego kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Patrząc na tempo prac, które tam jest, chyba rzeczywiście niezłe, mamy nadzieję, że do świąt, do końca roku to skrzyżowanie będzie przebudowane. Pierwsze prezentacje muzealne, które odbyły się w centrum Wałbrzycha, można uznać za udane. Wałbrzyski rynek, tak samo jak ulica Gdańska oraz pasaż, tętniły życiem za sprawą imprezy plenerowej, podczas której wystawcami byli przedstawiciele muzeów z regionu wałbrzyskiego i nie tylko. Pierwsza impreza, pierwsze regionalne prezentacje muzealne, impreza, którą chcemy zachęcić Wałbrzyszan do odwiedzania muzeów, nie tylko tego naszego wałbrzyskiego, które mam nadzieję jest już Wałbrzyszanom dobrze znane, ale tych okolicznych na terenie Dolnego Śląska, aż okazuje się, że tak naprawdę w niedalekiej odległości od miasta godzinka jazdy samochodem, półtorej godzinki jazdy samochodem, znajduje się oprócz innych atrakcji turystycznych całe mnóstwo muzeów, które prezentują ciekawe, wartościowe zbiory. Wśród wystawców można było zobaczyć prezentacje wielu miejsc, takich jak Muzeum w Wałbrzychu, Park Wielokulturowy Stara Kopalnia, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, Muzeum Powozów Galowice, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, Miejskie Muzeum Zabawek w Karpaczu oraz Muzeum Motoryzacji Topacz. Wszystkie te muzea wzięły udział w prezentacjach w Wałbrzychu. W większości są to muzea tematyczne, które pokazują pewien określony profil, które mają pewien określony profil działalności, a więc każdy, kto tylko interesuje się jakimś aspektem, czy to sztuki, czy to techniki, czy to historii, na pewno znajdzie tutaj coś dla siebie. Także w ten sposób chcieliśmy wypromować niejako naszych kolegów z okolicznych muzeów, którzy na szczęście również uznali, że to jest impreza ciekawa i przyjęli dosyć gremialnie nasze zaproszenie.
Impreza pierwsza, mamy nadzieję, że znajdzie swoją kontynuację w kolejnych latach i że będzie się rozrastać. Na brak zainteresowania nie narzekali przedstawiciele Muzeum Papiernictwa, które jako jedyne swoje stoisko wystawiło pośrodku pasażu. Zajęliśmy właściwie całe śródmieście Wałbrzycha, bo to jest ulica Gdańska, wspomniany Plac Kościelny. Na rynku mamy przepiękne stare samochody i powóz z Muzeum Powozu w Galowicach, a na pasażu okrężnym, który no powoli chyba utrwala się w świadomości Wałbrzyszan jako również ciekawe miejsce w Śródmieściu, tam miejsce swoje znalazło Muzeum Papiernictwa w Tusznikach z warsztatami czerpania papieru, także idealna okazja, żeby rodziny z dzieciakami mogły tam swój własny papier wyprodukować. Prezentacje zorganizowane przez Wałbrzyskie Muzeum to świetny pomysł. Takie słowa dało się słyszeć przechodząc wzdłuż ulicy, gdzie odbywały się prezentacje. No oprócz muzeów również zaprosiliśmy twórców, artystów, rzemieślników z Dolnego Śląska, którzy na Placu Kościelnym z kolei pokazują swoje wyroby, swoje dzieła. Można je oczywiście w większości kupić. Mimo tego, że to tylko maleńkie fragmenty zbiorów, to zachęciło to na przyszłość wiele osób, które zapowiedziały odwiedziny w poszczególnych muzeach regionu. Foxy Lady, Purple Haze, Voodoo Child czy Hey Joe, czyli największe utwory słynnego artysty Jimiego Hendrixa, usłyszała wałbrzyska publiczność. Ciężkie riffy mieszały się tym razem z orkiestrową aranżacją standardów rocka. Inicjatorem przedsięwzięcia był polski gitarzysta i kompozytor Leszek Cichoński, który wraz z Filharmonią Sudecką oddał hołd legendzie muzyki. Sala wałbrzyskiego Siru wypełniona była po brzegi. Na koncercie zjawili się zarówno fani hipnotyzującego rock'n'rolla, jak i aranżacji orkiestrowych. Leszek Cichoński dał upust swojemu uwielbieniu dla jednego z największych gitarzystów wszechczasów. Na scenie usłyszeliśmy zatem najsłynniejsze utwory legendy rocka: Purple Haze, Voodoo Child, All Along the Watchtower czy Hey Joe. Sam Cichoński pokusił się również o swoją aranżację Mazurka Dąbrowskiego wzorem Hendrixa, który podczas festiwalu Woodstock zaskoczył publiczność grając hymn Stanów Zjednoczonych. Jimi Hendrix został tu we mnie bardzo głęboko, ale przede wszystkim jako inspiracja ekspresji, wrażliwości, muzykalności i to było dla mnie najważniejsze. A ta cała otoczka, owszem, jest wspaniała, dodała takiego kolorytu w ogóle muzyce światowej również, ale to jest Jimi Hendrix. Leszek Cichoński corocznie oddaje cześć wielkiemu gitarzyście, organizując we Wrocławiu rekord Guinnessa w graniu na gitarze Hey Joe podczas festiwalu Thanks Jimmy. Koncert Hendrix symfonicznie tam też miał swoją premierę. Wałbrzyskie wydarzenie było szóstą odsłoną projektu. Wcześniej Cichoński aranżował Hendrixa wraz z Filharmonią Dolnośląską. Tym razem jednak partiami symfonicznymi zajęła się Wałbrzyska Orkiestra Sudecka. Pan Jerzy Kosek jest wybitnym dyrygentem, czuje poza tym konwencję rockową i to jest ważne, że się w tym znakomicie znajduje i zresztą jest między nami taka nić porozumienia i to umożliwia właśnie takie zabiegi jak otwarte sola i na bieżąco jakby wprowadzanie pewnych grup instrumentów i taką żywą, kreatywną orkiestrę udało nam się stworzyć. Aranżacje orkiestrowe utworów rockowych to sztuka trudna i wymagająca od muzyków i dyrygenta umiejętności improwizowania. Na żywo wprowadzane są kolejne partie symfoniczne, przedzielane solowymi występami instrumentalistów. Obok Cichońskiego na scenie wystąpili również zaproszeni przez niego wokaliści Jolanta Litwin, Jorgas Skolias oraz Łukasz Łyczkowski. Muzycy wcześniej tego dnia przygotowali również specjalny program dla wałbrzyskiej młodzieży, która, jak się okazuje, w dobie hip-hopu i muzyki elektronicznej wie również, kim był Jimi Hendrix. Młodzież już takiej muzyki nie słucha i byliśmy przestraszeni, jak przyjmą orkiestrę symfoniczną, czyli muzykę klasyczną połączoną z rock'n'rollem. A oni tu się bawili fenomenalnie i to był po prostu koncert rockowy. Na pewno młodzież w Wałbrzychu czuje rock'n'rolla, to z pewnością muszę stwierdzić. Koncert był również okazją do zaakcentowania twórczości innej artystki okresu hipisowskiego. Jolanta Litwin zaśpiewała zatem partię Janis Joplin, która podobnie jak Hendrix zmarła tragicznie w wieku 27 lat. Koncert zakończył utwór skomponowany przez Cichońskiego jako hołd dla gitarowego guru. Podczas Thanks Jimmy zaprezentowali się wszyscy soliści tego muzycznego wydarzenia.
Stworzenie koncepcji rozwoju szlaków rowerowych, zinwentaryzowanie obecnej infrastruktury, zbudowanie portalu internetowego oraz promocja regionu pod względem turystycznym. To założenia projektu opiewającego na około 20 tysięcy euro. Działanie wzmocnić ma walory całego powiatu wałbrzyskiego oraz szlaków ziemi brumowskiej. Rokrocznie w Polsce odbywa się około 100 maratonów rowerowych. Dyscyplina ta wydaje się zatem zyskiwać coraz więcej zwolenników w naszym kraju. Powiat wałbrzyski, a szczególnie obszar Gursowik, stanowi doskonałe zaplecze do uprawiania kolarstwa turystycznego. Konosze czy inne góry przeważnie są objęte ochroną w postaci Parku Narodowego, a więc tam jest bezwzględny zakaz rowerów. U nas do wysokości 1000 metrów, więc tak jak ma Wielka Sowa, możemy spokojnie poruszać się po naszych trasach. To, co mówiłem na konferencji, a mianowicie, że po II wojnie światowej zostały bukty leśne ubite, utwardzone, które świetnie dzisiaj spełniają rolę gotowych ścieżek. Projekt Koncepcja Turystyki Rowerowej Powiatu Wałbrzyskiego w oparciu o przegraniczne tereny regionu zakłada szereg działań związanych z rozwojem i promocją tego obszaru. W jego ramach powstał m.in. interaktywny portal skupiający mapy oraz informacje o trasach rowerowych. Zdiagnozowano również i zinwentaryzowano szlaki kolarstwa górskiego z uwzględnieniem miejsc noclegowych, wiat krajobrazowych oraz gastronomii. Stworzono także dokumentację pierwszego w Polsce w całości oświetlonego szlaku rowerowego MTB w gminie Czarny Bór. W miesiącach, kiedy jest wieczorem ciemno, też wcześniej rano, chociaż mało rowerzystów, którzy wcześniej rano jeżdżą, można wtedy taką trasę wykorzystywać w pełni. Czyli ona po prostu jest w tych godzinach wieczornych od powiedzmy 17 do 22 cały czas oświetlona i wtedy można spokojnie sobie tamtędy przejechać. Natomiast też w zimie może to służyć jako trasa do narciarstwa śladowego, czyli na biegówki. Cały projekt opiewa na około 80 tysięcy złotych. Działanie prowadzone jest przez Fundację Sowiogórską wraz z partnerami, Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu, Gminą Czarny Bór oraz Agencją dla Rozwoju Brumowska. Kobieca drużyna szczytu Bogoszów już najgorsze ma za sobą. Beniaminek drugiej ligi pierwsze swoje trzy mecze przegrał, jednak dwa następne już rozstrzygnął na swoją korzyść. Przejście z trzeciej ligi do drugiej ligi bardzo często bywa trudne i potrzebny jest czas na aklimatyzację, bo różnica poziomu gry w piłkę nożną bywa znaczna. Zawodniczki szczytu pod dowództwem Marcina Gryki grają z meczu na mecz coraz lepiej i składniej. Silne są zwłaszcza na własnym terenie. Ostatni mecz z MKS Gogolin zakończył się zwycięstwem 2-1 dla szczytówek po bardzo ładnym wykonaniu rzutu wolnego i celnym strzale Iwańczuk. Dobre. Później jednak w polu karnym faulowała bramkarka gospodyń i piłkarki z Gogolina wyrównały. Druga połowa to znacznie lepsza gra szczytu i strzelenie upragnionego gola na wagę 3 punktów. Strzelczynią okazała się była zawodniczka Wiktorii Aglomeracja Wałbrzyska Angela Rubin, która doskonale wkomponowała się w zespół i stanowi spore wzmocnienie. Jeżeli chodzi o drużynę przeciwną, bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie na plus. Słyszałem inną opinię o tym zespole. Naprawdę zespół młody, przede wszystkim młody, poukładany w miarę dobrze. Także chciałem pogratulować tutaj koledze z drużyny przeciwnej zwycięstwa. A jeżeli chodzi o mój zespół, no to odmienna zgoła inny mecz niż tydzień temu, gdzie z liderem naprawdę dziewczyny zagrały konsekwentnie, bardzo dobrze taktycznie. Dzisiaj po prostu błędy linii obrony katastrofalne i dobrze, że skończyło się to 1-2, mogło być więcej. Drużyna przeciwna w pierwszej połowie, szczególnie te 15-20 minut, postawia nam ciężkie warunki. Miały dziewczyny siły do biegania, stworzyły sobie parę sytuacji, ale potem widać, że zaczęło brakować im sił, a moje dziewczynki obudziły się z tego letargu, ruszyły do ataku i zasłużenie wygraliśmy, a szczególnie ta druga połowa była nasza. Przeciwniczki raptem stworzyły sobie jedną sytuację sam na sam, na szczęście obronioną przez naszą bramkarkę. Poza tym mieliśmy karnego niewykorzystanego i ten wynik powinien być o wiele większy, ale cieszymy się jeszcze punktu, bo to jest najważniejsze w naszym przypadku. To już drugi komplet punktów młodych piłkarek z Bogoszowa Gorc. Teraz przed nimi bardzo trudne wyjazdowe spotkanie na mecz z FC Katowice 2. I już dziś trzymamy kciuki i liczymy na miłą niespodziankę w Katowicach. No, grałyśmy po prostu lepiej i było widać ich zmęczenie.
ogólnie. No nasze dziewczyny dobrze dzisiejszy mecz zagrały. No, nie pokazałyśmy się z ani dobrej strony. Żadna zawodniczka nie zagrała na swoim poziomie. No, słaby mecz ogólnie w naszym wykonaniu. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe, tradycyjnie już jutro. Do zobaczenia.